38 roku wstąpiłem do harcerstwa, do zuchów początkowo, potem do drużyny lądowej, kończyłem szkołę i poszedłem się uczyć rzemiosła, ale poprzednio jeszcze musiałem rok u ojca popracować w zakładzie fryzjerskim. W 37, 8, 9 jeździłem na kurs żeglarski. Zdobyłem stopnie żeglarskie. Niespodziewanie ta wojna wybuchła. Potem w stoczni pracowałem długi czas. Potem gestapo przyszło. Potem do obozu, do Szutofu dojechali. No i po 14 dniach przyszło parę gestapowców i takich, że będzie przemawiał komendant do was. On później nam mówił, Niemcy to jest narodem, który dotrzymuje słowa i na pewno wam dotrzymamy słowa, a wasza wolność to jest ten komin od krematorium. No i przy końcu, jak już krematorium nie nadążyło palić na stosach, to się tliło, to się smażyło, ten zapach, coś okropnego. Jak ja przyszedłem do domu, a teściowa dla mnie kurczaka zrobiła, już to lata trwało, miało przed oczami to. Albo że ja nie mogłem zasnąć, że jak ja nie miałem przy stoliku kromki chleba i kawy. Z początku ja to w nocy zdążyłem zjeść i wypić potem, ale to musiało być. To dużo rzeczy mi się w nocy śniło, jeszcze śni, nie? Dokładnie jak było. No ale to już tak zostanie. Co się działo, to jednak trochę czasu ubyło. I tym bardziej, że się milczało i różnie bywało. To tyle z tej małej opowieści.